Dzień dobry. Trójmorze rośnie w siłę? Niemcy zazdroszczą. Rosjanie się boją. Amerykanie wspierają. Trójmorze rośnie w siłę. Ostatnio Europa Środkowo-Wschodnia staje się coraz poważniejszym partnerem dla USA. Stany Zjednoczone chcą wspierać Europę Środkowo-Wschodnią, gdyż widzą w niej partnera biznesowego i geopolitycznego. To zaś wzmacnia podmiotowość naszego regionu i osłabia wpływy Rosji i Chin, które wciąż chciałyby traktować go jako swoją strefę wpływów. Zbliżający się szczyt Trójmorza w Tallinie pokaże, jak wiele wspólnych projektów będzie w najbliższym czasie realizowanych w tej części Europy. To, co najbardziej cieszy, to fakt, że wsparcie dla inicjatywy Trójmorza, które powstało w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz, jest w USA popierane przez obie partie. To zaś w momencie, gdy nie wiadomo, kto przez następne lata będzie dominował w amerykańskiej polityce, zwiększa bezpieczeństwo dla planów i inwestycji państw Trójmorza. Niedawna decyzja Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla tej inicjatywy, to wielki sukces całego naszego regionu. W szczególności, że plany dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i łączności infrastruktury w tym regionie w wielu punktach znajdują się w kręgu zainteresowań Waszyngtonu. W rezolucji tej zapisane jest też niezwykle cenne, z punktu widzenia krajów naszego regionu, potępienie starań Rosji, by używać energii jako broni mającej wywierać presję lub podważać wolność i demokrację w Europie. Rosyjski pistolet, który, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przez wiele lat Polska miała przystawiony do skroni, z powodu uzależnienia od dostaw ze wschodu, teraz nie jest już nawet straszakiem. Umacniana z roku na rok przez projekt dywersyfikacji, niezależność energetyczna, między innymi dostawy LNG do Świnoujścia, zostanie ostatecznie osiągnięta po wybudowaniu Baltic Pipe i zakończeniu kontraktu z Rosjanami, czyli do końca 2022 roku. Niestety, wciąż wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie ma tego luksusu i jest w różnych stopniach uzależnionych od energii z Rosji. Trójmorze to wielka zachęta do zmiany tego stanu rzeczy, pokazanie możliwości uzyskania wsparcia, zastąpienia jednego, niepewnego dostawcy, który grozi, że może zakręcić w każdym momencie kurek innym, stabilnym, a przy tym konkurencyjnym cenowo. Stąd też między innymi plany dostarczania LNG z terminala w Świnoujściu dla krajów północnej części Trójmorza. W rezolucji znalazło się też potwierdzenie uprawnienia amerykańskiego prezydenta do finansowego wspierania projektów w ramach tej inicjatywy. Jest to w USA traktowane jako jasna deklaracja wsparcia dla tego regionu w obliczu prób rozszerzania wpływów w tych krajach Rosji i Chin. Dlatego też przedstawiciele Komisji wzywają państwa członkowskie Trójmorza do otwierania się na kolejne kraje, między innymi Bałkanów Zachodnich. Teraz uchwała trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów. Jak oceniał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, jest to bardzo ważny głos przed nadchodzącym szczytem Trójmorza, który odbędzie się 18 października w Tallinie. Istotne jest po pierwsze podkreślenie przez Kongres amerykański celów Trójmorza, jakim jest zarówno z jednej strony niezależność energetyczna i odporność na naciski energetyczne całego naszego regionu, ale po drugie rozwój infrastrukturalny, gospodarczy poprzez inwestycje infrastrukturalne, wskazał prezydencki minister. Położone między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym 12 państw Unii Europejskiej: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry stają się dla strony amerykańskiej partnerem, na którego warto stawiać. Warto przy tym podkreślić, że również w przypadku wciąż nieukończonego projektu niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 obie amerykańskie partie ostro występują przeciwko jego uruchomieniu.
Determinacja USA w tej sprawie oznaczać będzie zapewne upadek tego projektu. Jeśli Izba Reprezentantów poprze uchwałę, to zwiększy to szanse, by w przyszłym amerykańskim budżecie znalazły się odpowiednie, wysokie kwoty na wsparcie Trójmorza. Kilka miesięcy temu Waszyngton zaproponował przekazanie jego funduszowi kwoty w wysokości $1 miliarda. Chociaż rośnie on w siłę, planuje się, by dysponował on od 3 do 5 miliardów euro i w najbliższym czasie jego udziałowcami mają zostać Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, Bank Światowy, Amerykańska Instytucja Rozwoju International Development Finance Corporation, IDFC, a także inwestorzy prywatni, to jednak i tak potrzeby są dużo większe. Podczas forum Wizja Rozwoju Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, oceniała, że do 2030 roku nakłady powinny sięgnąć 600 miliardów euro, aby kraje regionu osiągnęły poziom rozwoju krajów zachodnioeuropejskich. Ciągle brakuje nam połączeń i infrastruktury na osi północ-południe. Budowa infrastruktury na tej osi ma ogromne znaczenie, bo być może to będzie kamień węgielny pod budowę silnych gospodarek w regionie poprzez budowę nowych łańcuchów logistycznych. To ogromna szansa dla Polski i całego regionu, stwierdziła Beata Daszyńska, muzyczka. Zwracał na to uwagę również w rozmowie z biznesalert.pl Jan Brzeziński z amerykańskiego think tanku Atlantic Council, który podkreślał, że przyspieszając rozwój transgranicznej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej, inicjatywa ta przyczyni się do dalszego rozwoju zintegrowanej gospodarki europejskiej i jednolitego rynku europejskiego. Lepsze drogi, drogi kolejowe, łącza telekomunikacyjne i łącza energetyczne, zwłaszcza na kierunkach północ-południe, mogą również zwiększyć bezpieczeństwo wojskowe, umożliwiając sprawne i szybkie przemieszczanie się sił zbrojnych sojuszu przez państwa, które wyznaczają wschodnią granicę NATO, przekonywał ekspert. Jego zdaniem, gdy fundusz osiągnie masę krytyczną, przyciągnie do siebie i do projektów infrastrukturalnych Europy Środkowej inwestycje z komercyjnego kapitału USA. Mam również nadzieję, że Trójmorze przyciągnie inwestycje banków rozwoju i funduszy komercyjnych z całego świata, w tym oczywiście z Europy Zachodniej, regionu, który bezpośrednio skorzysta na dobrobycie Europy Środkowej, przekonywał Jan Brzeziński. Powołana przed 5 laty inicjatywa przyniosła już wiele efektów. Przypomnijmy choćby drogę Via Carpatia, biegnącą od Kłajpedy na Litwie po Saloniki w Grecji, połączenie kolejowe Rail Baltica z Warszawy przez Rygę do Talina z przeprawą promową do Helsinek, czy połączenie wodne śródlądowe Dunaj-Odra-Łaba. Wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński zapowiedział, że wkrótce zapadnie decyzja o finansowaniu kolejnych projektów infrastrukturalnych. Mają one zostać podjęte przez Zarząd Funduszu Trójmorza podczas szczytu w Tallinie. Minister mówił, że strona polska będzie zabiegać o finansowanie dla takich projektów jak właśnie Via Carpatia lub projekt połączeń transportowych od Morza Bałtyckiego po Adriatyk. Jabłoński mówił również o autostradzie cyfrowej, światłowodach i wspólnych inwestycjach w sieć 5G, a także projektach związanych z gazociągami, energią jądrową i odnawialnymi źródłami energii. Kraje zrzeszone w inicjatywie Trójmorza zajmują 30% powierzchni Unii Europejskiej, zamieszkuje ją 25% jej populacji, lecz reprezentują jedynie 10% kapitału wspólnoty. Widać więc, że najwyższy czas, by tę sytuację zmienić. Tym bardziej, gdy państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej zauważają, że nawet w obliczu agresywnej postawy Rosji mogą przy wsparciu USA walczyć o swoją podmiotowość i jednocząc się, stają się poważnym partnerem. Niemcy na razie bacznie przyglądają się tym procesom i mogą dziś żałować, że same ich nie zaczęły, by móc je kontrolować i wykorzystywać dla własnych celów. Dlatego też uczestniczą w niej w roli obserwatora. Sprawa pracowników delegowanych pokazała najlepiej, jaki stosunek ma Berlin do państw, które rozwijają się w jego ocenie zbyt szybko, także zagrażają jego firmom.
Rosja również postrzega zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej jako zagrożenie dla swoich interesów. Kraj ten w dalszym ciągu chciałby traktować ten region jako swoją strefę wpływów i dąży do utrzymywania monopolii. Dla USA zaś takie inicjatywy jak Trójmorze to doskonały pomysł na zacieśnienie relacji sojuszniczych i biznesowych. To zaś daje nadzieję, że będzie ona w najbliższej przyszłości wydawała dobre owoce. Osobiście wątpię, by Niemcy ograniczały się do roli biernego obserwatora. Na 1000% Niemcy będą starali się wsadzić kij w szprychy rozpędzającej się mozolnie inicjatywy Trójmorza. Czego nie rozumiesz? Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę albo skomentuj film i wróć niebawem. Życzę miłego dnia.